Dzień dobry, szanowni państwo. Przed nami drugi tydzień pracy w trudnych warunkach. Tydzień, który rozpoczęliśmy bardzo pracowicie, bo dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw opracowania programu pomocowego dla Kołobrzeżan. Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Gospodarczej, ale również przedstawiciele Rady Miasta, czyli ci wszyscy, którzy mogą zadecydować o tym, jak ta pomoc skierowana do Kołobrzeżan będzie wyglądała. Za nami dzisiaj pierwsze spotkanie, bardzo owocne, bardzo trudne dyskusje, ścierały się poglądy, ścierały się pomysły i umówiliśmy się, że kolejne spotkanie odbędzie się jutro. Tym razem będziemy już rozmawiali o konkretach. Dzisiaj przekazałyśmy pakiet propozycji, które opracowałyśmy już w ubiegłym tygodniu. Ten pakiet propozycji oczywiście musi się zderzyć z obowiązującymi przepisami. W piątek, w sobotę, przepraszam, dotarł do nas projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID. I ta propozycja, która będzie procedowana przez Sejm w tym tygodniu, być może nieco zmieni tę rzeczywistość i nieco bardziej poszerzy katalog wsparcia skierowanego do przedsiębiorców konkretnie, bo tam są działania skierowane do przedsiębiorców. My na dzień dzisiejszy pracujemy w oparciu o ordynację podatkową i o te przepisy, które nas obowiązują. A czym zajmowaliśmy się? Zajmowaliśmy się wypracowaniem ulg, udogodnień, wsparcia, które dotyczyłyby następujących kwestii. Między innymi rozmawialiśmy na temat podatku nieruchomości i możliwości, zgodnie z ordynacją podatkową, odraczania tego podatku, płatności tego podatku. Rozmawialiśmy na temat płatności użytkowania wieczystego, opłat za zajęcie pasa drogowego, dzierżaw terenów miejskich. Tu jest dużo wniosków, dużo telefonów, dużo zapytań od dzierżawców, którzy martwią się, co z tymi dzierżawami i jak potraktujemy wysokość kwot, które oni muszą zapłacić i w jakich terminach te dzierżawy będą musiały być opłacone, ale również zajmowaliśmy się najmem lokali komunalnych i to w tej części, która jest dzierżawiona przez przedsiębiorców, ale również gdzieś na horyzoncie pojawi nam się z całą pewnością problem dotyczący płatności za najem lokali komunalnych przez mieszkańców, przez odbiorców indywidualnych. I rozmawialiśmy również na temat, to była propozycja konkretna propozycja jednej z radnych, uruchomienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Mamy już kancelarię prawną, która zajmie się tak udzielaniem takich porad, ale jutro, a najdalej pojutrze podamy już, bo uszczegóławiamy teraz warunki naszej współpracy. Proszę państwa, wnioski, które dzisiaj zostały nam zaproponowane, które wypłynęły z tego spotkania, są już omówione. Jutro będziemy kontynuowali rozmowy i na pewno do końca tego tygodnia przedstawimy konkretny pakiet pomocowy dla Kołobrzeżan. Nie czekamy na to, co dzieje się w innych miejscowościach, co dzieje się w innych samorządach. Nie czekamy na to, co przyjmie Sejm, jakie propozycje rządowe zostaną przeznaczone, przekazane dla mieszkańców. My tu i teraz jako odpowiedzialni samorządowcy chcemy pracować i chcemy wspierać naszych mieszkańców Kołobrzeżan. Idea, która nam przyświeca przy wsparciu przedsiębiorców, jest bardzo oczywista. My zabiegamy o to, aby przedsiębiorcy dzięki naszemu wsparciu utrzymali miejsca pracy, aby Kołobrzeżanie mieli miejsca pracy, aby Kołobrzeżanie mogli pracować, mogli zarabiać pieniądze, aby nie było dramatów polegających na tym, że nagle utracili pracę w związku z tym, że firma, w której dotychczas pracowali, nie poradziła sobie z rzeczywistością, z ograniczeniem działalności, bądź też z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi bądź towary produkowane bądź świadczone przez dane przedsiębiorstwo. Proszę państwa, to tyle, jeżeli chodzi o pracę dzisiejszego zespołu. Naprawdę bardzo dobra dyskusja. Efekty. Dzisiaj nie jest jeszcze czas na to, aby państwu mówić o tych efektach, bo każdy z tych zapisów, w
tym pakiecie pomocowym musi mieć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych, więc nie możemy dzisiaj obiecywać mieszkańcom rzeczy, które nie są możliwe z powodów braku zapisów czy też delegacji dla samorządu do zrealizowania. To, co zaproponujemy, to będą rzeczywiście głęboko przemyślane, mocno osadzone w realiach samorządowych propozycje i z tymi propozycjami zapoznamy Państwa na pewno do końca tygodnia. Szanowni Państwo, piękna pogoda na zewnątrz niestety sprzyja spacerom. Niestety mówię, ponieważ chciałabym się zwrócić z gorącym apelem, abyście Państwo naprawdę, tak jak to ma miejsce dotychczas, przestrzegali tych procedur, przestrzegali tych zasad, które są nam narzucone, które wynikają z konieczności rzeczywiście ograniczenia tych kontaktów z innymi osobami, bo istnieje naprawdę ogromne ryzyko zarażenia się od drugiego człowieka, nawet jeśli wydaje nam się, że ta osoba, z którą rozmawiamy, jest osobą bezpieczną. Proszę Państwa, jeszcze raz gorący apel. Jeśli Państwo nie musicie wyjść do pracy czy też po zakupy, zostańcie Państwo w domu. Osoby, które przebywają na kwarantannie, a jest tych osób już kilkadziesiąt w naszym mieście, są objęte opieką. Proszę Państwa, nie zostawimy Państwa bez pomocy, bez wsparcia. Jest numer telefonu na mojej stronie podany. Są osoby, które pomogą Państwu zrobić zakupy, które pomogą zakupić leki. Nie wychodźcie Państwo w czasie kwarantanny z mieszkań swoich, z miejsca, w którą tą kwarantannę odbywacie, ponieważ po pierwsze istnieje ogromne ryzyko, że możecie Państwo zarazić drugą osobę, jeśli jesteście chorzy, a z drugiej strony jeszcze raz przypomnę, że jest to obwarowane konkretnymi konsekwencjami. Policja pilnuje tych osób, pilnuje osób, które przebywają na kwarantannie, więc my nie pozostawiamy Państwa bez pomocy. Uruchomiliśmy wolontariat, uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, uruchomiliśmy też pomoc świadczoną przez Fundację Ogon do Góry, czyli osoby, które posiadają zwierzęta, posiadają psa, którego trzeba wyprowadzić. Również wolontariusze są w tej kwestii przygotowani i mocno zdeterminowani, żeby Państwu pomóc, żebyście Państwo przez te dwa tygodnie, jeśli jesteście objęci kwarantanną, abyście nie wychodzili z domów. Natomiast te osoby, które nie są objęte kwarantanną, również zachęcam do tego, abyście pozostali Państwo w domu, ograniczali swoje aktywności do niezbędnego minimum. Pytanie od Telewizji Polskiej Szczecin. Powraca sprawa szefa kołobrzeskiego zarządzania kryzysowego. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożył radny Krzysztof Plewko. Informuje o tym, że szef zarządzania kryzysowego dość lekko traktuje domową kwarantannę. Jak pani prezydent ocenia zachowania pana Artura Wasiewskiego? Czy jest to racjonalne? Czy urząd otrzymał sygnały dotyczące powyższych nieprawidłowości? Czy urząd zamierza tę sprawę wyjaśnić i w jaki sposób? Proszę Państwa, osoby, które są poddane kwarantannie, powinny przebywać na terenie swojego mieszkania, jeśli mogą tę kwarantannę tam odbyć, jeśli nie są miejsca wyznaczone do kwarantanny. I nadzór nad tym sprawuje policja, więc jestem zdumiona, skąd pan radny ma takie informacje, że osoba, która przebywa na kwarantannie i nie przestrzega. Jeszcze raz przypomnę, osoby, które są poddane kwarantannie, obowiązane są przestrzegać procedur i te procedury kontrolowane są przez policję. Dwa pytania, które są bardzo podobne, przytoczę oba. Pierwsze od Radia Koszalin. Chciałbym poruszyć temat nauczania zdalnego w domach, które polega na tym, że nauczyciele wysyłają mailem zadania, czyli cały ciężar spoczywa na rodzicach. Nie wszystkie dzieci mają komputer i internet. Czy jeżeli zamknięcie szkół się przedłuży, na co wszystko wskazuje, nauczyciele będą pracować online, na przykład przez Skype'a? I drugie pytanie od portalu OK Kołobrzeg. Oprócz liczby osób, to pytanie dotyczy liczby osób, które są na kwarantannie w naszym mieście, interesuje mnie zdalne nauczanie. Jak będzie przebiegało? Co, gdy dzieci nie mają dostępu do internetu i komputerów? Jak ma to wyglądać organizacyjnie? Nauczyciele ze szkół w godzinach, w których powinny normalnie odbywać lekcje, będą je prowadzić na przykład przez Skype'a, grupowo czy indywidualnie? Co z wystawianiem ocen i egzaminami? Proszę Państwa, ponieważ są to pytania, które coraz częściej pojawiają się w korespondencji, coraz częściej zadają nam również to pytanie różne redakcje. Rzeczywiście tak jest, że prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, przynajmniej w chwili obecnej, że ten okres pobytu dzieci poza szkołą czy zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie wydłużony. Ja zaprosiłam dzisiaj i za chwileczkę udzielę głosu pani zastępcy do spraw społecznych, pani prezydent Ilona Grendarz-Spójtowicz, która na co dzień sprawuje nadzór na
nad obszarem oświaty. Na co dzień jest w kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i najlepiej wie, jak wygląda w tej chwili sprawa związana z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, które odbywają się zdalnie. Pani Prezydent, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nauczanie zdalne, jest to dla nas przede wszystkim, tak jak i dla wszystkich rodziców, uczniów, nowa forma nauczania. Do tej pory, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, nie było wprowadzanych nowych tematów, chyba że te nowe tematy były na tyle proste, łatwe i szybkie do przyswojenia dla dzieci i mogły one otrzymać odpowiednie materiały drogą mailową, poprzez e-dziennik bądź inny komunikator, ponieważ chciałabym tutaj przede wszystkim ustosunkować się do tego, że nauczyciele nie tylko wysyłają swoje informacje, komunikują się poprzez maile. Wszystko jest uzależnione też od możliwości uczniów, w jakiej formule oni są w stanie otrzymywać te materiały do nauki. I tak, Szanowni Państwo, wykorzystywanych jest bardzo wiele aplikacji. Niektóre z nich są stworzone tylko dla uczniów. Nauczyciele podglądają, wówczas widzą, jak uczeń pracuje, jak pokonuje wszystkie zadania, które przed nim stoją, w jaki sposób dochodzi do wyniku. Także jest to obserwowane. Ponadto są wysyłane dostępne filmiki edukacyjne, aby dany temat powtórzyć, przybliżyć. Tak jak mówię, do tej pory w głównej mierze nauczyciele skupiali się na powtarzaniu tego, co zostało już wcześniej przez nich przygotowane i uczniowie mieli za zadanie pracę samodzielną nad zadaniami, nad streszczeniami, nad przeczytaniem lektury i ewentualnie pracami pisemnymi, które z tym są związane. Natomiast nieco zmieniają się wszystkie kwestie nauczania zdalnego od 25 marca, bo jak wiemy, przechodzimy w tryb zdalny dalej nauczania i tutaj już będziemy realizować podstawę programową. Cały czas czekamy na wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Kuratorium Oświaty, co do tego, w jaki sposób też i na co szczególną uwagę należy zwrócić. Powiem tak, nasze szkoły w 100% nie są przygotowane do nauczania zdalnego i nie chodzi tu tylko o kwestię dosprzętowienia czy zakupu odpowiednich programów, oprogramowania ze strony szkoły, ale też odbiorców. Uczniowie, nie wszyscy uczniowie bowiem mają dostęp do komputera, mają internet w domu i w związku z tym na tą chwilę czekam na informacje od dyrektorów, jakiej grupy dzieci to dotyczy. Będziemy starali się im ten sprzęt udostępnić na czas nauki, także będziemy chcieli, aby każde dziecko miało dostęp do zadań. Jeżeli nie będzie to możliwe, to tak jak zaleca tu Minister Edukacji Narodowej, będziemy wszelkiego rodzaju materiały drukować i przekazywać w formie pocztowej bądź kurierskiej. Jeżeli chodzi o wystawianie ocen, czekamy też na wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ zgodnie z zapowiedzią pana ministra w piątkową takie wystawianie ocen będzie możliwe. Zresztą z tego co wiem, uczniowie pracujący na platformach, gdzie nauczyciel widzi ich pracę, mogli już takie oceny również otrzymywać za wykonaną pracę. Co do egzaminów, na chwilę obecną nie ma informacji odnośnie przesunięcia terminu egzaminów. Wszystko ma się odbyć w zaplanowanych terminach. Myślę, że czas pokaże, w jakiej formie i czy w ogóle się one odbędą. Jeżeli chodzi o uczniów przedszkoli, tutaj nauczyciele głównie wykorzystują blogi, jeżeli taki blog jest przez nauczyciela wychowawcę prowadzony i na tych blogach komunikują się z uczniami. Wiem, że nasi najmłodsi uczniowie, rodzice przygotowują różnego rodzaju filmiki, przesłane piosenki, wierszyki, nagrywają, przesyłają poprzez bloga właśnie nauczycielom. Także naprawdę staramy się różnymi drogami komunikacji poprzez różnego rodzaju aplikacje docierać do uczniów. Poza taką formą najbardziej oczywistą, jak przesyłanie samych materiałów czy zamieszczenie ich na stronie internetowej. Natomiast, tak jak wspomniałam, no nie jesteśmy w 100% na tą chwilę jeszcze do tego gotowi, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te lekcje, które będą udostępniane i tym najmłodszym uczniom, i uczniom starszym, były jak najbardziej wartościowe i aby spełniły ten swój wariant edukacyjny w tylu procentach, na ile się da, mam nadzieję, że w 100. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to wszystko.